Listę przyczyn, dla których przyszłoroczny budżet miasta Suwałki należy do niezwykle trudnych, otwiera kryzys energetyczny i wysoka inflacja. Jednak są również inne powody, dla których plany finansowe polskich jednostek samorządu terytorialnego należą do skomplikowanych. Budżet bardzo trudny. W mojej historii pracy jako skarbnika 22 lata jest to bezsprzecznie najtrudniejszy budżet. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mamy perspektywy, nie wiemy, w jakich warunkach będziemy funkcjonowali. Raz, że ekonomia, otoczenie tutaj polityczne, ta niepewność. Po drugie, gigantyczna niestabilność prawa. Prawo dotyczące finansów publicznych zmienia się tak często. W różnych aktach prawnych następują zmiany dotyczące finansów publicznych, ustawy. Trzeba to śledzić, żeby zobaczyć, czy w ustawie węglowej czegoś nie ma, czy w innej ustawie. I jako skarbnik nie widzę takiej perspektywy stabilności w najbliższym czasie. Bo po tym, co się dzieje, państwo, rząd łata też widzi te zagrożenia, które są w samorządzie, które generalnie nastąpiły po wprowadzeniu Polskiego Ładu w sposób zdecydowany. Stara się to łatać, ale to są łatki takie, które jak w dętce, która jest już stara. Jedną przykleimy, pęka w drugim miejscu i tak to się dzieje z tymi finansami samorządowymi. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Znaczącym problemem w odczuciu prezydenta Suwałk Czesława Rynkiewicza jest również bardzo istotny spadek dochodów miasta wynikający właśnie ze zmian w regulacjach prawnych rządzących publicznymi finansami samorządów. Sytuacja od kilku lat, ale w tym roku ona już występuje z całą ostrością w tych projektach budżetów JST, doszła do takiego punktu, że my jako jednostki samorządu terytorialnego nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć swoim mieszkańcom tej jakości usług, do których mieszkańcy zostali przez lata przyzwyczajeni. Wynika to oczywiście z wielu uwarunkowań. Mamy przecież kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, wysoką inflację. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest dużo. Natomiast my wpływ na finanse, na dochody samorządów mamy coraz mniejszy. Te dochody, o których sami decydujemy, sami stanowimy, to 1/3 naszych dochodów. Czyli te podatki, opłaty majątkowe, mam tutaj na myśli. Reszta to subwencje i dotacje. I cała reforma podatkowa, związana między innymi z Polskim Ładem, doprowadziła do tego, że nie ma w nas jakiegoś motywacji do poszukiwania inwestorów, zabiegania o zatrudnienie, bo czy ci pracownicy zarabiają więcej czy mniej, czy ich jest więcej pracujących czy nie, to nie ma żadnego przełożenia i wpływu na dochody z PIT-u dzisiaj. Poprzednio, jeżeli widziałem, że gospodarczo Suwałki rozwijają się, to zaraz był ten efekt opóźniony w dochodach z PIT-u. Teraz żadnego powiązania nie ma. Lokalna gospodarka, lokalne płace z tym. Odgórnie mamy wskazaną kwotę, ile otrzymamy z PIT-u i rekompensatę wyrównane na zakończenie roku utracone dochody z PIT-u. Jak ta rekompensata jest dzielona, też można byłoby tutaj książki pisać, bo jak ja wyliczyłem z 13 miliardów 700 milionów, to powinniśmy mieć jako miasto, jeżeli to jest rekompensata w PIT-cie, a PIT płacą osoby fizyczne, to powinniśmy mieć 25 milionów. Mamy 14 milionów 700 tysięcy. Dochody miasta w 2023 roku udało się zaplanować mimo kilku kluczowych niewiadomych. Zapewne w nadchodzącym roku, podobnie jak w bieżącym, z nowelizacją finansowego planu miasta będziemy mieć do czynienia praktycznie na każdej sesji Rady Miejskiej, ale innej metody po prostu nie ma. w 2023 roku do miejskiej kasy wpłynie dużo pieniędzy, to aż 512,5 miliona złotych. Wypłynie z niej jednak znacznie więcej. Wydatki obliczono na 576,5 miliona. 64-milionowy deficyt pokryty zostanie kredytem przekraczającym 47 milionów, niespełna 16-milionową kwotą tzw. wolnych środków i zwrotem udzielonej przez miasto pożyczki wynoszącej 0,5 miliona złotych. W planowanych dochodach i wydatkach majątkowych liczby zdają się przeczyć pesymistycznym przewidywaniom, ponieważ w tym bieżącym roku, jak prezentowałem rok temu budżet, to dochody były 469 milionów, a wydatki 512 milionów. Deficyt był tam ponad 42 miliony. W tym roku prawie 64 miliony złotych. Wydawało mi się, że jest no tutaj już o źle, natomiast okazuje się, że jeszcze może być bardziej źle. Majątkowe dochody 65 milionów, one są wyższe o 100%, dwukrotnie wzrosły w stosunku do bieżącego roku i w wydatkach majątkowych też jest lepiej, bo mamy prawie 90 milionów wydatków majątkowych, inwestycji, 89 milionów 716 tysięcy. W tamtym roku proponowałem budżet na ten bieżący rok 62,5 miliona złotych wydatków inwestycyjnych, wydatków majątkowych. Problemem jednak są wydatki wynikające z inflacji i kryzysu energetycznego. W dochodach mamy 447 milionów 399 tysięcy złotych, a w wydatkach 486 milionów 798 tysięcy złotych. W tamtym roku wydatki bieżące były na poziomie, proponując budżet na rok 2022, 449 milionów złotych. Widzicie Państwo, w jakim stopniu wzrastają nam wydatki bieżące. A jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że tutaj nie ma wydatków związanych z 500+. Zakończyliśmy ten proces w maju. Jeszcze w tym roku mieliśmy 37 milionów złotych. Oczywiście to jest zbilansowane, bo były i dochody z budżetu państwa i były wydatki. Natomiast pomimo zmniejszenia tych wydatków o te 37 milionów, te wydatki nam znacząco wzrosły. Plan finansowy dotyczący dochodów składa się z 3 głównych strumieni pieniędzy. Są to dochody własne, czyli środki pochodzące między innymi z takich źródeł jak lokalne podatki czy opłaty, różnego rodzaju dotacje oraz subwencje, jak na przykład ta oświatowa. Poszczególne źródła dzielą się na mniejsze, które w najnowszym budżecie przygotowanym na 2023 rok zmieniły się znacząco nawet w porównaniu z rokiem bieżącym. W zakresie otrzymywanych subwencji oraz wpływów z PIT i CIT ogólny bilans jest dodatni, choć w 3 źródłach pieniędzy jest mniej lub wcale. Spadek dochodów zobrazowany niebieskim wykresem wynika w pewnym stopniu z faktu, że samorząd nie otrzymuje już pieniędzy na wypłaty 500+, ale z ponad 91 milionów złotych dochodów z PIT, jakie wpływały do miejskiej kasy w roku 2021, w 2023 możemy się spodziewać niespełna 77 milionów dochodu. Spadek więc jest w miejskich finansach znaczący. Ostatnie podwyżki podatku od nieruchomości, które zatwierdziła Suwalska Rada Miejska, przyniosą miastu nieco ponad 5 milionów złotych na plus. Jak planujemy wydać przyszłoroczne pieniądze? Najwięcej tradycyjnie pochłonie oświata. Na drugim miejscu szeroko pojęta pomoc społeczna. Sporo pieniędzy pójdzie na wydatki administracyjne, ale w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tej części wydatków znalazły się nie tylko pensje urzędników. Są tu również płace i ich pochodne innych pracowników, w tym fizycznych, na które miasto wyda więcej niż obecnie. Nie bez znaczenia dla wartości wydatków administracyjnych jest planowana dwukrotna podwyżka płacy minimalnej, która ciągnie za sobą ogromne skutki finansowe. Mimo to przewidziano również niewielkie podwyżki dla zarabiających więcej niż płaca minimalna, by nie dopuścić do groźnego spłaszczenia wynagrodzeń. Suwalski budżet na 2023 rok zawiera również nieco rezerw. To tutaj znajdują się środki na nauczycielskie podwyżki płac, bo od lat subwencja oświatowa nie wystarcza na ich wypłaty, więc miasto dokłada do wynagrodzeń osób kształcących nasze dzieci. Suwałki nie są tu wyjątkiem. W rezerwie znalazły się również pieniądze na m.in. budżet obywatelski, zarządzanie kryzysowe czy emerytalne odprawy. Mimo niełatwej sytuacji gospodarczej Suwałki będą inwestować. Projekt budżetu przewiduje m.in. dokończenie trasy wschodniej, przebudowę układu ulic w południowej części Suwałk, kontynuację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4, przebudowę ulicy Franciszkańskiej. Zrezygnowano z przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Po tych wielkich inwestycjach prezydent i skarbnik w planach ujęli kilka pomniejszych wydatków, które zamykają się w kwotach od kilkudziesięciu tysięcy do niespełna 2 milionów złotych. Znaczącym wydatkiem będzie obsługa zadłużenia miasta. Obsługa długu planowana jest na poziomie 17 milionów 270 tysięcy złotych. Za rok 2021 obsługa długu nas wyniosła prawie 3 miliony złotych bez 50 tysięcy. W tym roku no zobaczymy ponad jak to, 13 milionów. Ale wygląda na to, że to będzie kwota ponad 13 milionów, no przyszły rok 17 milionów 270 tysięcy. Tak jak Państwu z założeniem, mówiłem, że stopy procentowe nie będą rosnąć. Można byłoby, też zastanawialiśmy się, nie sięgać aż po ten kredyt tak duży, ale wtedy trzeba byłoby tak. Po pierwsze zatrzymać inwestycje. A jakbyśmy wstrzymali inwestycje, wstrzymujemy rozwój miasta. A tych inwestycji mamy prawie 90 milionów i do ich spięcia budżetu brakuje tych 24,5 miliona złotych. I my nie możemy sobie pozwolić na to, że jeżeli mamy wsparcie środkami zewnętrznymi, chociażby z Polskiego Ładu, że my nie będziemy realizowali tych inwestycji. Ale też w inwestycjach przyjęliśmy taką zasadę, że realizujemy no tylko te inwestycje, które mają wsparcie. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiono mediom również wyniki pracy zespołu, którego zadaniem miało być znalezienie oszczędności w funkcjonowaniu miasta. Więcej na ten temat powiemy w piątkowych wydarzeniach.